28 lipca wspominamy błogosławionego Stanleya Francisa Rothera, prezbitera. Stanisław Rother urodził się 27 marca 1935 roku w Ecarshay w stanie Oklahoma. Był najstarszym z czworga dzieci, Franciszka i Gertrudy. Jedna z jego sióstr była zakonnicą. Byli potomkami katolików przybyłych z Niemiec. Stanley był dobrze zbudowany, silny, przyzwyczajony do pracy na farmie. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium w San Antonio w Teksasie. W czasie formacji pełnił obowiązki zakrystianina, ogrodnika, introligatora, stróża, a nawet hydraulika. W późniejszym życiu wykorzystywał te umiejętności. Nauka sprawiała mu duże trudności. Na ostatnim roku studiów przełożeni radzili mu, by zrezygnował. Mimo wszystko przyjął święcenia kapłańskie w Oklahoma City 25 maja 1963 roku. Po święceniach pracował jako wikary w kilku parafiach. Po 5 latach, w wieku 33 lat, wyjechał jako misjonarz do Gwatemali. Osiadł w miasteczku Santiago Atitlan, lokalnej stolicy ludu Tzotzil. Posługiwał wśród niepiśmiennych rolników indiańskich. Pracował z nimi i tak jak oni palił fajkę. Nauczył się ich języka, między innymi przetłumaczył Biblię na ich mowę. Zorganizował szkołę, wykorzystał radiostację do nauki miejscowego języka i matematyki. Wybudował szpital, jedyny w okolicy. Jednak przede wszystkim głosił im dobrą nowinę, udzielał sakramentów świętych, po prostu spełniał kapłańską posługę. Pokochał swoich parafian, a ta miłość była odwzajemniana. Wszedł w ich społeczność, jednak nie mógł biernie obserwować tego, że są wykorzystywani przez bogatych. Nie mógł patrzeć na krzywdę, jakiej doznawali, a więc stawał w ich obronie. Podczas wojny domowej w Gwatemali znalazł się na celowniku prawicowych jednostek paramilitarnych, szwadronów śmierci, gdyż bezkompromisowo występował na rzecz praw biednych i uciskanych ludzi. W styczniu 1981 roku wyjechał, tak jak inni misjonarze, do rodzinnego miasta, ale wkrótce wrócił. Nie wyobrażał sobie, by jego parafianie mieli przeżyć Wielkanoc bez kapłana. 28 lipca 1981 roku o godzinie 1:30 w nocy kilku uzbrojonych mężczyzn wtargnęło na teren kościoła. Sterroryzowany ministrant wskazał im kryjówkę misjonarza. Chcieli go zabrać i zabić skrytobójczo, tak jak to zwykle czynili. Opierał się w drzwiach i wołał: "Zabijcie mnie tutaj!" Dwa strzały pozbawiły go życia. 23 września 2017 roku w Oklahoma City kardynał Angelo Amato ogłosił dekret beatyfikacyjny 46-letniego misjonarza, który zginął z nienawiści do wiary. W homilii powiedział o nim: "Uformowany w szkole Ewangelii nasz nowy błogosławiony, nawet w nieprzyjaciołach widział towarzyszy w człowieczeństwie. Nienawidził, ale kochał. Nie niszczył, ale budował. I to jest ta drogocenna spuścizna, którą pozostawił Kościołowi i ludzkości. W latach 1978 do 1981 w Gwatemali miało miejsce wiele mordów dokonywanych na dziennikarzach, mieszkańcach wsi, katechistach i kapłanach, których fałszywie oskarżano o komunizm. Dla Kościoła był to prawdziwie czas krwawych prześladowań. Zarówno więc stałość księdza Rothera w działalności misyjnej, jak również pomoc, którą niósł wdowom i dzieciom zabitych, były postrzegane jako działalność wywrotowa. Był świadom nadchodzącej śmierci, ale nie chciał wyjeżdżać. Pewnego dnia siostra zakonna, karmelitanka, zapytała go, co zrobić, jeśli zostanie zabity. A on odpowiedział: "Wywieźcie sztandar Chrystusa Zmartwychwstałego". W czasie napadu na plebanie został zabity 2 strzałami z pistoletu w tył głowy o 1:00 w nocy 28 lipca 1981 roku. Został znaleziony w kałuży krwi, a właśnie tego poranka miał udać się do szpitala, aby oddać krew człowiekowi, który miał być operowany, powiedział w homilii kardynał Amato. Stanley Rother jest pierwszym męczennikiem amerykańskim. Módlmy się, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego męczennika Stanisława, dobra nowina o Twoim Synu
przenikała do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika, umocnij te ludy wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,